Siemanko, a kto tutaj jest? Z tej strony Hejtas. I tak, 2 tygodnie temu wyszedł oficjalny teaser do Garten of Banban 7. Nie, jeszcze nie do piątki nie wyjdzie i chyba już nigdy nie wyjdzie do Garten of Banban 5. Chyba twórcy już o tym zapomnieli. I chodzi o to tutaj tak. Ile części Garten of Banban już powstało? 6 części tak naprawdę. 6 części powstało. Jeszcze powstała jakaś tam taka głupia gra na telefon z Garten of Banban. Jakieś takie skakanie, niszczenie. O tym się w ogóle nie będę wypowiadał, bo to jest jakieś totalne kupsko. Co się dzieje na tym zwiastunie? No i to jest taka szybka recenzja moja. No to co mamy na początku, to mamy słowa Banbana. Chyba z poprzedniej części. I'll hold them off. Look for the surgery. I mamy samego Banbana, który no nie wygląda zbyt ciekawie. Został, można powiedzieć, znokautowany i zniszczony, podrapany przez zabawki, które, z którymi walczył w ostatniej części, czyli w 6. I bardzo dobrze. Może to zakończy żywot Banbanów. Już Banbanów więcej nie będzie. Dalej co mamy, to mamy jakiś bar z kosmitami. No wygląda to dość dziwnie, dość dwuznacznie. UFO PORNO! Ci tak na nas wszyscy gapią. Mamy tutaj bardzo dużo kosmitów, którzy chyba za bardzo zabalowali, bo mamy tutaj szklanki, co jest w ogóle bar. Dalej mamy drzwi i coś się przebija przez te drzwi. I to jest już, wiem przynajmniej kto to jest, to jest ten cały lekarz, który tam jest. Dalej mamy napis wielki, neonowy. I mamy miasto. W ogóle to się robi coraz bardziej absurdalne. Mamy miasto pod przedszkolem. Mamy tak, przedszkole, później mamy przedszkole numer 2, później mamy królestwo i później mamy miasto. Ja jestem ciekawy, czy ci pracownicy w ogóle coś wiedzieli na ten temat, że tu jest stare jakieś, tu jest jakieś miasto i królestwo. Czy to faktycznie oni stworzyli, czy po prostu to zabawki stworzyły. Znaczy te niby maskotki z Garden of Banban. Dalej mamy znowu przejście na drzwi i coś tam widać. Ja wiem, co to jest ten lekarz i on tam zdecydowanie. Dalej mamy przejście na miasto, gdzie jest właściwie jakiś kosmita, który wali głową w ścianę chyba. Dalej mamy właśnie kolejne przejście. I co jest najciekawsze dla mnie, co się tu zmieniło i co mi się bardzo podoba, to, że możemy mogli sterować dronem. Że chyba twórcy już na tyle, wiecie, twórcy powiedzieli, nie, no już starczy tych dronów, bo te drony faktycznie wkurzają, że może dlatego też zwracają tą grę. Teraz stworzymy, że dronem będziecie latać. To może mieć odwrotny skutek, niż mi się wydaje. Już zależy, jak to będzie dopracowane, bo gdy to będzie dopracowane tak dobrze, to może Garten of Banban jakoś jeszcze wybrnie z tej samej oceny, ale jak to będzie zrobione takie 2 na 10, to jeszcze bardziej pogrąży tą grę i zdecydowanie nic nie będzie warte kolejnych funkcji w tym dronie. No i dalej mamy znowu po raz kolejny mamy przybliżenie na drzwi. Straszne. No i później mamy, uwaga, szeryfa Toadstera, który tym razem jest smutny. O nie, co się stało? Wcześniej był smutny, a teraz ja w ogóle nie wiedziałem, że to są w ogóle ich te części ciała, że to po prostu plastik. Oni tym mogą manipulować. Jakoś nie widziałem, żeby Banban otwierał usta i zamykał, kiedy mówi, tylko miał cały czas je otwarte. Później mamy, kolejny raz widzimy drzwi i tym razem wyciąga się łapa za drzwi i to jest łapa tego lekarza. Ale straszne, Garden of Banban 7 i mamy tutaj, że to właśnie jest związane z Sir Dedadu, czyli głównym antagonistą. No i mamy zapowiedź Garden of Banban 7, nie wiadomo kiedy będzie, ale już coś tam, jakieś wróbelki mi tutaj świetlają, że będzie to gdzieś w okolicach marca lub maja. Więc przygotujcie się, drodzy widzowie, przygotujcie jakieś 30-40 zł, bo będzie trzeba kupić Garden of Banban 7.